Dzień dobry, miło nas gościć Państwa w Desaunikum. Oprowadzimy, jak sądzę, krótko i syntetycznie po wystawie Szkoły Paryskiej, bo i te nazwiska, i całe zjawisko no, jest strasznie szerokie. Myślę, że można by faktycznie tutaj już nie taką nawet tylko i wyłącznie wiedzą historyczno-artystyczną, ale anegdotami właśnie barwnymi z przeszłości publiczność raczyć. Dla nas to jest zawsze specjalny czas, właśnie początek maja. Od 5 lat organizujemy krótko po weekendzie majowym, właśnie w tym momencie, kiedy w Warszawie kwitną kasztany, aukcję dedykowaną Szkole Paryskiej. To jest 6. edycja tej aukcji. No i tak się jakoś magicznie składa, że zawsze na okładce katalogu mamy bardzo dobry portret albo akt Mojżesza Kislinga, no więc takie obiekty emblematyczne właśnie dla tego zjawiska, jakim była Szkoła Paryska. Właśnie, może tytułem wprowadzenia, ja się odniosę do tego tytułu, do tej nazwy z zakresu historii sztuki, bo ona też nie jest do końca oczywista. W wieku XIX, szczególnie w drugiej jego połowie, Paryż był takim miejscem magnetycznym, który przyciągał przybyszów właściwie zewsząd, z całego świata. Jeżeli chodzi o świat artystyczny, to jego magia wiązała się ze wszystkimi rebeliami w świecie sztuki, począwszy od wystąpień realistów, impresjonistów, postimpresjonistów, przez wielkie wystawy światowe i przez rozwój też szkolnictwa artystycznego. To w Paryżu powstawały liberalne akademie artystyczne, które kształciły przybyszów, no właśnie, zewsząd, z całego świata, ale kształciły też kobiety. Stąd właśnie my podczas tej wystawy taki wątek kobiecy gdzieś opowiadamy. O tym będzie mówił Jan Rybiński. Natomiast Paryż był też miejscem magnetycznym dla szczególnie przybyszów z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno z terenu Galicji, jak i z terenów Imperium Rosyjskiego i artystów pochodzenia żydowskiego, którzy no, gdzieś ściągali do Francji w końcu XIX wieku, w szczególności na początku i w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ściągali do Francji, wabieni aurą tego miejsca. Francja od 1791 roku była krajem, była państwem, które pozwalało nabyć narodowość właśnie osobom pochodzenia żydowskiego i w tamtym czasie na arenie socjopolitycznej no było to absolutnie, absolutnie niespotykane. Zresztą w języku jidysz jeszcze właśnie w XX wieku funkcjonowało takie hasło być szczęśliwym jak Żyd w Paryżu. I dla artystów, którzy właśnie pragnęli lepszego życia, którzy pragnęli w ogóle rozwijać swój talent artystyczny. Może to nie jest oczywiste dzisiaj dla nas, ale wtedy, no właśnie, przybysze z terenu Galicji czy z zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego, gdzie Żydzi byli no, właściwie na terenie Imperium Rosyjskiego najbardziej właściwie uciskaną mniejszością etniczną, no było czymś otwierającym absolutnie horyzonty. Szkoła Paryska, ta frakcja artystyczna rozwijająca się w pierwszych dekadach XX wieku w dużej mierze właśnie składała się z artystów pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli do Paryża z terenów dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Ale generalnie właśnie dla artystów z ziem polskich, bo tak wtedy należy mówić, Paryż był miejscem magnetycznym. I tutaj tylko tak ogólnikowo powiem właśnie, że na wystawie zbieramy tych artystów związanych ściśle ze Szkołą Paryską, jak i również różnych przybyszów, którzy do Szkoły Paryskiej jako takiej nie należeli, ale byli bardzo istotną częścią polskiego życia artystycznego właśnie nad Sekwaną. Takich artystów jak Olga Boznańska, jak Tamara Łempicka, czy Tadeusz Makowski, bo to, co wyróżnia Szkołę Paryską jako to takie wyimaginowane ugrupowanie, jako taką sieć powiązań, to
no, gromadzenie się wokół pewnych fenomenów życia artystycznego. Szkoła paryska rozwijała się przede wszystkim na terenie lewobrzeżnego Paryża w pierwszych dekadach XX wieku, na terenie 14 dzielnicy, na terenie Montparnasse'u. No i wtedy, w tym czasie, no, był to rodzaj jeszcze wioski. Tak samo jak Montmartre był taką wioską na lewym, na prawym brzegu z kolei, jeszcze w czasach impresjonistów. Więc powiedzmy około 1850, 60, 70, tak właśnie lewy brzeg Paryża był takim miejscem, no, gdzieś na obrzeżach metropolii, miejscem tanim, gdzie można było się stosunkowo tanio utrzymać. Drugą kwestią są właśnie wszystkie miejsca na lewym brzegu Paryża, które gromadziły to życie artystyczne. Ja mam na myśli przede wszystkim pracownie artystów i takie specyficzne zbiorowiska, które przeszły do legendy artystycznej Paryża. Na lewym brzegu jest to przede wszystkim słynne La Ruche, a więc UL, a więc takie miejsce, które powstało z pozostałości jednego z pawilonów po wystawie paryskiej 1900 roku, które krótko później, na samym początku XX wieku, zostało przemienione w zbiór tanich pracowni artystycznych. Oczywiście bardzo tanich, tym samym, nieogrzewanych zimą, małych, no, o dosyć niskim standardzie życia. No, ale to było miejsce, które przyciągało właśnie w tamtym czasie takie sławy, dzisiejsze sławy oczywiście, jak Marc Chagall czy Amedeo Modigliani. No bo artyści pochodzenia polskiego i te czołowe nazwiska właśnie tworzyły w tych zbiorowościach ramię w ramię z tymi wielkimi klasykami też sztuki zachodniej dzisiaj. Właśnie jak Marc Chagall, jak Gilles Pasquin, artysta z terenu Bułgarii, dojrzewający w Rumunii, którego w ogóle przyjazd do Paryża w 1905 roku wiąże się z narodzinami szkoły paryskiej. No ale też Modigliani, no więc też nazwisko istotne, jeżeli chodzi o historię szkoły paryskiej. I inne miejsca, które jednoczyły tych artystów, więc przede wszystkim kawiarnie. O historycy tego fenomenu, no przede wszystkim w kawiarniach upatrują tych głównych miejsc przekaźnikowych idei, miejsc towarzyskich, gdzie wykluwała się ta sieć powiązań artystów, krytyków, marszandów, no i te klasyczne kawiarnie lewobrzeżnego Paryża na Montparnasse to jest oczywiście Café La Rotonde i Café Didon, więc te dwa najważniejsze miejsca, gdzie artyści, także ci artyści przesiadywali, gdzie mieli swoje stoliki, gdzie mieli swoje dedykowane miejsca. Do dzisiaj w Café La Rotonde Mojżesz Kisling ma swoje miejsce z poświęconą mu tabliczką. Oprowadzanie za moment przejmie mój kolega Jan Rybiński, specjalista w dziale sztuki dawnej. Ja chciałem Państwa może zaprosić jednak jeszcze, nim oddam pałeczkę bliżej, żebyśmy przyjrzeli się pracom dwóch klasyków, dwóm takim filarom szkoły paryskiej, a więc pracom Mojżesza Kislinga, o których może za chwileczkę, ale wcześniej druga strona tej monety, druga strona tej ścianki. Zapraszam Państwa. Twórczość Leopolda Gottlieba. Dwóch artystów, dwóch przyjaciół, dosyć bliskich, którzy byli przybyszami do Paryża z Galicji. Leopold Gottlieb pochodził z słynnej artystycznej rodziny. Jego brat Maurycy Gottlieb, no, był właściwie najbardziej utalentowanym, najważniejszym, bardzo młodo zmarłym. Raz uczniem matejki, dwa malarzem pochodzenia żydowskiego w XIX-wiecznej Europie. Gottlieb przybywa do Paryża w 1904 roku. Kisling przybywa do Paryża w 1910 roku, nieco później, jako uczeń Józefa Pankiewicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Łączy ich przyjaźń, ale łączy ich też, no, właśnie barwne wydarzenie w historii szkoły paryskiej. Zarówno gazety, krytycy, ale też
prasa i fotografowie, którzy już wtedy pracowali na zlecenie prasy, żyli w 1914 roku, w czerwcu 1914 roku, pewnym ważnym wydarzeniem. Otóż na skraju Lasku Bulońskiego na szable pojedynkował się Leopold Gottlieb z Mojżeszem Kislingiem. A więc dwóch przyjaciół stanęło w szranki przeciwko sobie. Do dzisiaj ten pojedynek osławiony, nie wiadomo, czym został spowodowany. Zresztą zdjęcia, które się zachowały do dzisiaj w archiwach francuskich, publikujemy w naszych materiałach na stronie internetowej, w naszych katalogach, więc można je bez problemu zgooglować. Nie wiemy, o co się pokłócili. Wydarzenie natomiast było medialne, bo fotografowane, opisywane. Wiele takich barwnych wydarzeń w historii szkoły paryskiej miało miejsce, natomiast to faktycznie przed 1914 rokiem, w tym heroicznym pierwszym okresie École de Paris, to było coś bardzo istotnego. Artyści pojedynkowali się na szable, Kissling został przez Gottlieba raniony w nos. Nic się poważnego nie stało, ale został raniony, tym samym pojedynek się gdzieś tam skończył. I Kissling miał, to jest oczywiście anegdota, wykrzyknąć, że to jest czwarty rozbiór Polski. Też trzeba pamiętać, że Paryż jako taki i Francja, no właściwie od czasu wielkiej emigracji, był miejscem właśnie dla Polaków w szczególności, formowania się pewnych pomysłów na nowoczesną twórczość, na nowoczesne malarstwo, rzeźbę i tak dalej, no ale też formowania się idei niepodległościowych. Oczywiście od czasu wielkiej emigracji o tym powiedziałem, natomiast no, na przełomie XIX-XX wieku różne frakcje socjalistyczne, różne kręgi socjalistyczne polskie w Paryżu działały, zresztą PPS, Polska Partia Socjalistyczna, formalnie został założony w Paryżu w 1892 roku. No, z tej frakcji, z tej partii pochodził Józef Piłsudski i z Piłsudskim też są w jakimś sensie związane losy, w szczególności Leopolda Gottlieba, no bo jest czerwiec 1914 roku, zaczynają się wakacje, wkrótce wybucha oficjalnie pierwsza wojna światowa i artyści idą na front, i ci dwaj faktycznie idą na front. Leopold Gottlieb wraca do Polski i trafia do Legionów Piłsudskiego właśnie. Zresztą no, do dzisiaj jest uważany za najwybitniejszego artystę tworzącego w Legionach i tworzącego na froncie. Świetne rysunki, ale też świetne grafiki. Tak zwana teka legionowa no, należy do jest najważniejszym właściwie dziełem sztuki legionowej, sztuki pierwszowojennej w Polsce. Kissling natomiast, o którym jeszcze za momencik, zaciąga się do Legii Cudzoziemskiej, no bo oczywiście we Francji jako poddany Franciszka Józefa no jest kimś niemile widzianym. Tak? Zaciąga się natomiast do Legii Cudzoziemskiej, walczy na froncie I wojny światowej, w 1916 roku zostaje raniony i zwolniony z wojska, wyjeżdża na południe Francji. Pracę właśnie z tego okresu, z pierwszej wojny, z południa Francji, na tamtej ściance prezentujemy. Natomiast omówię jeszcze prace Leopolda Gottlieba tutaj prezentowane. Dwa super obiekty, w tym ten zjawiskowy, bardzo klasyczny dla wczesnego okresu twórczości portret Leopolda Gottlieba. Gottlieb jest artystą no, ultra ważnym dla historii sztuki polskiej. W 1905 roku założył z kolegami, między innymi z Witoldem Wojtkiewiczem w Krakowie, pierwszą właściwie taką protoawangardową grupę artystyczną, Grupę Pięciu. Potem współtworzył no, w Krakowie, zresztą jak Mojżesz Kissling, grupę formistów. No nie będąc oczywiście na miejscu, ale wysyłając swoje prace na wystąpienia krakowskie formistów, a więc tej faktycznie pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Polsce. Więc to też pokazuje, jak te światy krakowsko, lwowsko, warszawsko, paryskie się przenikały. Tak? Niektórzy byli tu, niektórzy byli tam, no ale formowali jakąś taką artystyczną republikę listów, można powiedzieć. Bardzo charakterystyczne portrety Gottlieba z tego czasu, o wypłaszczonej przestrzeni, o takiej natężonej ekspresji, o wysubtelnionej kolorystyce, wszystko rozwiązane w takich płaskich plamach barwnych, stosunkowo czystej palecie barwnej. Natomiast sportretowany jest też ciekawą osobą. To portret Adolfa Basslera.
Krytyka pochodzącego z Galicji, wykształconego w Curychu na chemika, który w 1898 roku przyjeżdża do Paryża, rzuca jakby tę karierę chemika czy osoby tworzącej, czy naukowca tworzącego dla przemysłu. I zostaje krytykiem artystycznym. Zostaje krytykiem artystycznym, zostaje marszandem, zresztą w sposób ironiczny nawet Pablo Picasso do postaci Adolfa Basslera się odnosił jako takiego obwoźnego handlarza obrazów w Paryżu na początku XX wieku. Bassler był, jako Polak oczywiście, z pochodzenia, no, promotorem polskich artystów przed I wojną światową, bo pisał i dla prasy polskiej, i dla prasy francuskiej. Zresztą jak inne ważne nazwiska, już francuskie, które Polaków promowały w tamtym czasie. Mam na myśli Guillaume Apollinaire, więc wybitnego poetę, krytyka, który szczególnie Polaków na arenie krytycznej w Paryżu promował, i André Salmona, inne takie bardzo ważne francuskie nazwisko zaprzyjaźnionego z Polakami. Bassler zresztą w 1912 roku w Lwowie zorganizował z ramienia berlińskiej galerii Der Sturm Herwarta Waldena pierwszy pokaz sztuki awangardowej na ziemiach polskich, futurystów, kubistów, ekspresjonistów. W 1913 roku na SP krakowskiej wykładał po raz pierwszy o awangardowych kierunkach w sztuce, właśnie o kubizmie i futuryzmie. Więc był postacią, która tu na ziemię polskie przynosiła jakby nowinę tej nowej awangardowej sztuki. Postać szalenie ciekawa, o niej zresztą teraz powstaje książka profesora Anny Wierzbickiej, bo do tej pory krytyk, no, nienależycie doceniony, a bardzo ważny. Z Kislingiem łączy go to, że właśnie Bassler był pierwszym w 1910 roku promotorem Kislinga, kiedy ten przyjechał ledwo co do Paryża. No i mamy ten fantastyczny portret w tej takiej bardzo wysubtelnionej pozie. U Basslera, u Gottlieba zawsze ważą w jego wczesnych portretach, no, te podstawowe w ogóle dla portretu jako gatunku malarskiego akcenty, to znaczy twarz i ręce. No i tutaj te ręce w jakimś sensie mówią o stosunku do świata zewnętrznego naszego krytyka. Ta jedna właśnie zgięta w pięść, no jakby w takim awangardowym charakterze obrony, a może i nawet ataku. No i ta druga ręka jak takie szpony, fantastycznie malowana takimi czystymi aplikacjami koloru. No i twarz, która wyraża takie... A jak to ładnie nazwać? Pewnego rodzaju zniecierpliwienie, znużenie, właśnie taką pozę krytyczną pewnego eleganta, pewnego estety, który gdzieś nas mierzy wzrokiem i ocenia. Może właśnie się z nami nie konfrontuje, no bo te wyzierające niebieskie gałki spod powiek, no właściwie, no nie dają wrażenia istnienia tam oka. To są takie akcenty barwne, które gdzieś na tej twarzy majaczą. W Paryżu zresztą Gottlieb umiera. Koniec jego życia od 1927 roku nazywa się nieformalnie okresem białym, tak jak Picasso miał okres błękitny i różowy, tak Gottlieb miał okres biały. I właśnie pod koniec życia tworzy takie idealne postaci we wnętrzach, postaci podczas pracy, postaci podczas odpoczynku, podczas pewnej zadumy, melancholii, w bardzo wysubtelnionej palecie, w bielach, różach, szarościach, w rozbielonych błękitach. Właśnie to malarstwo jest doprowadzone do minimum kolorystycznie, no ale też tematycznie, no bo znajdujemy tam tylko takie zapisy ludzkiej egzystencji, właśnie postaci, które siedzą przy stole. No niby nic frapującego, ale dla tego artysty o socjalistycznych przekonaniach, no właśnie ta ludzka egzystencja uchwycona w obrazie w takich prostych figurach była jakby, no, domeną twórczości właśnie w latach 20. i na początku lat 30. No i konfrontujemy to z kolegą, przyjacielem, z którym się pojedynkował, z Mojżeszem Kislingiem. Prace zgoła inne, twórczość o innym charakterze, o trochę innym zacięciu. Tam mieliśmy do czynienia właśnie z takim malarstwem
ekspresji, malarstwem wyrazu, malarstwem połaci barwnej, aplikacji czystego koloru. Tutaj mamy artystę, który stawia na linię, stawia na pewną harmonię malarską, na pewien konkret przedmiotów. I też mamy bardzo ciekawy na wystawie wybór trzech prac, które gdzieś pokazują nam rozwój od właśnie okresu pierwszowojennego do takich najbardziej klasycznych obrazów lat 20. Więc mamy port w Saint-Tropez, tak jak mówiłem, raniony w 1916 roku Kiesling wyjeżdża na południe Francji, gdzie zresztą będzie wracać do końca życia, do lat 50., gdzie w Sanary na Lazurowym Wybrzeżu pobuduje dom. I ten okres pierwszowojenny przynosi dosyć ciekawe zmiany w jego twórczości. Jeszcze w 1913 roku, krótko po przyjeździe z Krakowa, wchodzi w krąg najważniejszych twórców, właściwie już awangardowych w tamtym czasie, bo wyjeżdża z Pablem Picassem, Georgesem Braquem i Juanem Grisem w 1913 roku na kilkumiesięczne wakacje do Serre pod Pirenejami Wschodnimi, na zachodnim wybrzeżu, na zachodzie południowego wybrzeża Francji. Więc ma wejrzenie właściwie w najbardziej awangardowe zjawiska, w takie laboratorium nowych pomysłów, jak tworzyć sztukę, jak tworzyć malarstwo, jak reprezentować rzeczywistość właśnie w sztuce. I z kubizmu jakoś te obrazy z południa Francji, z okresu I wojny światowej wyrastają. No widzimy te, w tym przypadku te konkretne bardzo łodzie, ich kadłuby, żagle, tę małą łódkę na nabrzeżu portowym, no ale jest cała prawa część, no właśnie, taka mglista, rozwibrowana, trochę jak z obrazów Renoira, gdzieś, gdzie tracimy pewność, prawda, co jest wodą, co jest powietrzem. To bardzo ciekawe, wprowadza taki nastrój niesamowitości, pewien nastrój nadrzeczowości, prawda, surrealizmu chciałoby się powiedzieć. To, co rzeczowe i to, co nierzeczywiste, i gdzieś tutaj zostaje skonfrontowane. Natomiast obrazy późniejsze, właśnie z lat 20., kiedy staje się jednym z najbardziej popularnych malarzy kręgu szkoły paryskiej, gdzie jego studio na Rue Joseph Barat na Montparnasse, numer 3, staje się takim bardzo ważnym miejscem przelotowym dla krytyków, dla malarzy. To jest zresztą dom, w którym mieszka krytyk, tutaj wspomniany André Salmon, to jest dom, w którym mieszka Leopold Zborowski, więc poeta z Lwowa, który w bodajże 1915 roku przyjeżdża do Paryża, zostaje marszandem, no i najbardziej dzisiaj znany jest z tego, że był promotorem twórczości Amedeo Modiglianiego, jego przyjacielem, i te słynne portrety i Leopolda Zborowskiego, i jego żony Hanki Zborowskiej, no dzisiaj są takim kanonem twórczości Amedeo Modiglianiego. I z tego czasu pochodzą właśnie te dwa obrazy. Ten po prawej troszeczkę wcześniejszy, Kiesling, no właśnie, wprost przeciwnie niż Gottlieb, a może na inny sposób, zwraca się ku takiej tradycji klasycznej. Jest malarzem studiującym historię sztuki, malarzem hołdującym właśnie takiej klasycznej harmonii renesansowej czy postrenesansowej w sztuce. No i widzimy tę rozbitkę. Obraz na tle bardzo uproszczonego śródziemnomorskiego w cudzysłowie pejzażu, no ale właśnie z takim przerzuconym aktem kobiecym przez całą właściwie płaszczyznę płótna. To też jest dla nas sygnał, prawda, że to rozpostarte ludzkie ciało jest tutaj gdzieś prymatem, jest to co najważniejsze, mimo że oczywiście uproszczone, mimo że syntetycznie potraktowane. No i okładkowa rudowłosa o niebieskich oczach. Oczywiście Modigliani był takim malarzem, który w swoich portretach ukształtował pewien kanon artystyczny. Kobiet o pociągłych twarzach, o migdałowatych oczach, wszystko syntetyczne, uproszczone, niemalże jak ze sztuki prymitywnej. U Kieslinga, jego przyjaciela, jest to oczywiście o wiele bardziej realistyczne, o wiele bardziej hołdujące szczegółom, detalom. Natomiast no właśnie te klasyczne piękności to jest to, co publiczność wtedy kochała najbardziej i kocha do dzisiaj. Paryż to oczywiście centrum świata artystycznego w tamtym okresie, w wieku XIX, na początku XX, natomiast artystów przyjeżdżających do Francji interesuje bardzo też inny region Francji niż Ile-de-France. O tym opowie Państwu Jan Rybiński.
Tak. Tak jak już Tomasz właśnie zaznaczył, obok Paryża, drugim miejscem na mapie Francji, które z jednej strony elektryzowało i przyciągało polskich artystów, ale też stanowiło no, niezwykle ważny czynnik dla rozwoju malarstwa młodych, wówczas aspirujących artystów, była Brytania. Brytania, do której spośród polskich artystów, tych najważniejszych, pierwsza udała się Bliska Bogdanowiczowa, artystka, której wystawę mieliśmy przyjemność oglądać 2 lata temu w Muzeum Narodowym w Warszawie. W Brytanii pojawiła się już w drugiej połowie lat 80. Pod koniec lat 80. dołączyła do niej również Boznańska, która udała się do Brytanii z Monachium jeszcze przed zamieszkaniem w Paryżu. Natomiast bez wątpienia takim artystą, nestorem polskiej kolonii w Brytanii był Władysław Ślewiński, artysta, który do Paryża wyjechał w 88 roku. Natomiast już rok później regularnie odwiedzał Bretanię, gdzie w miejscowości Pont-Aven wszedł w krąg artystów zawiązanych wokół Paula Gauguina, zwany dzisiaj w historii sztuki szkołą z Pont-Aven. Zafascynowany ich malarstwem zaczął tworzyć głównie morskie pejzaże, morski pejzaż, który zachwycił artystę czystością, perspektywą powietrzem. Ślewiński, który od końca lat 80. do Brytanii regularnie podróżował, w 1910 roku w Brytanii osiadł na stałe. Jego dom w miejscowości Dolan stał się niezwykle ważnym centrum życia artystycznego, zarówno dla polskich artystów przybywających do Francji, ale i artystów francuskich czy rosyjskich. Do domu Ślewińskiego w 1914 roku udał się również Tadeusz Makowski, którego płótno tutaj mamy Państwu okazję prezentować. Tadeusz Makowski, który w Paryżu mieszkał od 1911 roku, do Bretanii udał się w 1914 roku. Było to związane stricte z wybuchem I wojny światowej. Makowski, który no, jako oficjalnie obywatel austriacki, uznany został wraz z wybuchem I wojny światowej za wroga politycznego Francji. Musiał się udać do jednego z departamentów. Wtedy na ratunek przyszedł właśnie Ślewiński, który zaprosił go do swojego domu, domu, który był zwyczajowo nazywany zameczkiem. Zarówno przez mieszkańców owego Dolan, jak i artystów tam przybywających. Do Ślewińskiego przybył chociaż również Witkacy. W 1911 roku znamy obecnie całą serię jego pejzaży właśnie z tego roku, pejzaży morskich, które no, są stworzone powiedzmy w kręgu oddziaływania w orbicie właśnie Ślewińskiego i malarstwa ze szkoły Paul Avel. Makowski wraz z przybyciem do Ślewińskiego oczywiście natychmiast zaczął malować. Natomiast pomimo tego, że no, w tym malarstwie z tego okresu dostrzegamy bardzo wyraźne wpływy i zależności od malarstwa Ślewińskiego, Makowski no, czerpał z kultury regionu i krajobrazu w nieco odmienny sposób. Dość powiedzieć, że no, jak wiemy z pamiętników artysty, pejzaż morski, który stanowił centrum twórczości Ślewińskiego w Bretanii, Makowskiego malarsko nie pociągał w ogóle. Tak? Pisał, że szuka zupełnie czego innego. Nie wiedział wtedy jeszcze czego, natomiast no, nie był podatny na oddziaływanie mistrza. Prawdopodobnie dlatego po kilku miesiącach wspólnego mieszkania Makowski podjął decyzję o wyjeździe z domu przyjaciela. Wiadomo z literatury, ze wspomnień wielu artystów z tamtego czasu, że no, Ślewiński miał charakter dość trudny. Nie znosił sprzeciwu, a Makowski, który no, chciał podążać własną drogą, szukał własnych ścieżek, ta relacja no, była dosyć dynamiczna. Zatem Makowski udał się do oddalonej kilka kilometrów dalej zaledwie miejscowości Leopoldu. Miejscowości, która no, już wtedy była otoczona pewną aurą przez pobyty w niej m.in. Gauguina, Andrea Derena czy Maurice'a Denisa, właśnie do Leopoldu ściągali zarówno polscy artyści, tacy jak Melamuter czy Eugeniusz Zak, Mojżesz Kisling, bo dość powiedzieć, że właściwie wszyscy artyści, których tutaj płótna Państwu prezentujemy, Melamuter, właśnie Kisling, Henryk Hayden, Terlikowski, Eugeniusz Zak,
Wszyscy w pewnym momencie w Brytanii w latach od 1910 do 20 byli przez dłuższy lub krótszy czas, ale zawsze tam się udawali. Makowski przeprowadził się zatem do Leopoldu. Natomiast był to czas niezwykle też złej i trudnej finansowej sytuacji Makowskiego. No, żył w skrajnej biedzie. Niewielkie dotacje napływające z Polski i stypendia skończyły się wraz z wybuchem wojny. Zamieszkał zatem u chłopskiej rodziny, Kruchel, można tak to przeczytać. Wynajął tam pokój, no i wspólnie z nimi żył. Żywił się, był no trochę zdany na ich łaskę. Malował, ale malował niewiele. Znamy z tego czasu dosłownie jedno duże płótno figuralne. Płótno zatytułowane Ogród, też znane pod tytułem Wiosna, ale płótno no niezwykle ważne pod kątem płótna, które my Państwu prezentujemy. Prezentowane dzieło pochodzi właśnie z tego okresu, z 1915 roku i pobytu artysty w Leopoldu. Płótno, które zostało namalowane dla Clotilde Carrieu, córki dyrektora szkoły. Szkoły, w której Makowski musiał się co miesiąc meldować, jako że no, jego sytuacja polityczna była bardzo trudna, miał obowiązek co miesiąc meldować się jako obywatel austriacki. Natomiast wszedł z owym dyrektorem, jego nazwisko właśnie mi wyleciało z głowy, Pugerio chyba, wszedł w bliskie relacje. Obraz Ogród został namalowany, znaczy przedstawiał jego córkę. Natomiast przyprezentowana kompozycja jest jakby wyabstrahowanym fragmentem tej dużej kompozycji, kompozycji, której zdjęcie znajdziecie Państwo w naszym katalogu aukcyjnym, także zachęcam do obejrzenia później, bo ja nie mam w tym momencie możliwości zaprezentowania. Obraz przedstawia ukochane przez artystę Cynie Istokrotki kompozycję kwiatową o tym temacie, właśnie Cynie Kwiatkowski i Istokrotki. Mamy liczne przykłady tego motywu prezentowanego chociażby w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Może coś jeszcze ważne zaznaczyć, że mimo tego, że no nie znamy obecnie wielu obrazów Makowskiego z tego czasu, to zdaniem Władysławy Jaworskiej, monografistki twórczości artysty, monografistki Ślewińskiego, znawczyni malarstwa szkoły Spaw-Awen, był to okres niezwykle formatywny dla młodego wówczas artysty. Jeszcze w 1913-14 roku Makowski no, zmierzał w kierunku kubizmu. Kubizmu, który był no, wtedy we Francji niesłychanie modny, no i wręcz nie wypadało nie być kubistą. Natomiast jak się okazało, był to w malarstwie Makowskiego jedynie okres. Okres ważny, ale krótki, okres formatywny, konieczny do wzmocnienia jego formy. Tutaj widzimy, jak artysta zmierza do swoiście rozumianego malarstwa realistycznego, ale realizmu takiego groteskowego, który no, potem rozwinął w malarstwie z lat 20. Ja może, żeby już nie przedłużać, przejdę do kolejnego obiektu. Olga Bezeńska. Wyodrębniliśmy w naszym katalogu aukcyjnym szczególne miejsce dla kobiet artystek. Kobiet artystek, które wyjechały z Polski i na początku XX wieku osiadły w Paryżu. Paryż w początku XX wieku dla kobiet aspirujących, dla pragnących kariery malarskiej był miejscem szczególnym. Dość powiedzieć, że no, to niemal samego końca XIX wieku artystyczne akademie w Europie, Akademie Sztuk Pięknych, nie przyjmowały kobiet. Pierwszą akademią, która kobiety w swoje mury przyjęła, była Akademia Monachijska, do której właśnie udała się Boznańska. Boznańska, która no, wcześniej w Krakowie miała okazję szkolić się i kształcić swój warsztat tylko w ramach prywatnych kursów. Wjechała do Monachium w 1886 roku. Do Paryża udała się pod sam koniec wieku XIX. Prezentowana w ofercie naszej aukcji Martwa Natura pochodzi prawdopodobnie, chociaż nie jest datowana, natomiast na podstawie cech formalnych może datować na
okres I wojny światowej. No, Boznańska jest znana jako autorka portretów traktowanych jak martwe natury i martwych natur traktowanych jak portrety. Jej malarstwo cechuje pewne no, charakterystyczne przejście między takim psychicznym naturalizmem, a pewnego rodzaju takim ekspresjonistycznym już w naturze nadawaniu przesywanym przedmiotom takiego piętna swoich własnych przeżyć, swojego własnego rozumienia świata. Świata. No, mamy w tym przypadku bardzo klasyczną dla Beznańskiej, taką rozwibrowaną, bardzo malarską, malarską kompozycję, w której no, kształty zaczynają się gubić. Te martwe natury lubi się interpretować historycznie jako pewne przeniesienie tych przedmiotów do sfery sakrum, podobnie zresztą jak robiła często ze swoimi modelami, których portretowała. Może tylko warto nadmienić, że prezentowana kompozycja również pochodzi, podobnie jak praca Makowskiego, no, z niezwykle ciekawej kolekcji, z kolekcji Armanda Vetulaniego, pierwszego powojennego dyrektora Zachęty. Jeśli jesteśmy już w temacie kobiet artystek, które no, do Paryża się udały, no to nie można oczywiście zapomnieć o Amélie Boutard, artystce, która do Paryża wyjechała w 1901 roku. No, natomiast podobnie jak w przypadku Boznańskiej, no jej kariera artystyczna była dosyć ciężka, właściwie czy jej początki były dosyć trudne, a były możliwe podobnie jak w przypadku Boznańskiej tylko dzięki no, wielkim staraniom jej rodziców. Jej ojciec, bogaty żydowski przemysłowiec, wspierał finansowo m.in. Leopolda Staffa, Kasprowicza czy Reymonta, zatem Melamuter już od wczesnego dzieciństwa była gdzieś wystawiona, prawda, na po prostu obcowanie z elitą intelektualną i artystyczną. Do Paryża udała się w 1901 roku i może w kontekście Makowskiego warto nadmienić, że również już pierwsze wakacje spędziła w Bretanii. Znane są liczne pejzaże bretońskie, Amélie Moutard, w których no, posługiwała się niezwykle ekspresyjną kolorystyką, linią i barwą. Natomiast no, szczytowy okres malarstwa, kariery i artystycznej renomy przypadły dla Amélie Moutard na lata 20. i 30. XX wieku. Osiągnęła wtedy statut, no, który był najczęściej nieosiągalny dla kobiet artystek. Wystawiała bardzo często na Salonie Jesiennym, na Salonie Niezależnych, na Salonie Tuileries. Jej obrazy były nabywane również do publicznych kolekcji we Francji. Sukces Amélie Moutard związany był w dużej mierze z jej malarstwem portretowym. Portretowała zarówno elitę intelektualną, artystyczną, jak i polityczną. No, znane są jej zasłynęła między innymi portretami muzyków. I taki też portret mamy tutaj przyjemność Państwu prezentować. Nie udało nam się co prawda ustalić tożsamości tego muzyka, który no, jest określany jako po prostu pianista. Natomiast portret jest w pewnym sensie nietypowy dla Amélie Moutard, która no, zazwyczaj pozbawiała swoich portretowanych modeli odniesień czy atrybutów odnoszących się do ich profesji. No, tutaj mamy bardzo wyraźnie zaznaczony fortepian i może skrzypce przeskalowane albo wiolonczele. Nie jesteśmy w stanie, myślę, tego precyzyjnie powiedzieć. Natomiast malarz ten obraz no, posiada wszelkie cechy malarstwa, za które była po prostu ceniona i uznawana. Bardzo ekspresyjny dukt pędzla, faktura, wzrok portretowanego, który no, zawieszony gdzieś w próżni. Amélie Moutard zwykło się określać jako portreciskę duszy, rzeczywiście była w stanie nawiązać pewne duchowe porozumienie w momencie portretowania z modelem i prawdopodobnie stąd też ten ogromny sukces. No, krótkotrwały, bo w latach 30. Niestety jej sytuacja się diametralnie zmieniła. Wyemigrowała wówczas do Awinionu, natomiast no, jej status z lat 20. No, myślę, że dobrze obrazuje ten fakt, że była w stanie zamówić sobie dom, pracownię
u słynnego architekta tamtego czasu, Andrea Peretta, architekta, który stworzył projekt między innymi Pałacu Ligi Narodów w Genewie, architekta, który stworzył projekt pracowni i domu dla Hanny Orloff, jednej z najsłynniejszych rzeźbiarek lat 20. w Paryżu. Rzeźbiarki, której pracy mieliśmy okazję prezentować Państwu kilka miesięcy temu na aukcji rzeźby. Także, tak jak mówię, jej status, ona była w pewnym momencie gwiazdą paryskiego świata sztuki, natomiast niestety wybuch pierwszej wojny, kryzys lat 30. niestety zmusił ją do wynajęcia owej pracowni i udania się do Awinionu. Z tego okresu prezentujemy Państwu tą kompozycję. W latach 40. Mela Mutter zainspirowała się w dużej mierze malarstwem dawnych mistrzów, prowadziła z nim dialog, zarówno w warstwie tematycznej, jak i formalnej. Bardzo często sięgała po tematy religijne. Tutaj natomiast mamy przykład zupełnie innej pracy. Cała kompozycja namalowana jest na bardzo charakterystycznej białej podmalówce, dzięki czemu udało się artystce zbliżyć do rozwiązań znanych z malarstwa freskowego. Bardzo charakterystyczne, linearne wykreślanie postaci, posługiwanie się płaską plamą intensywnego koloru. To wszystko powoduje, że prezentowana praca no gdzieś funkcjonuje właśnie, jakby można ją interpretować w kontekście malarstwa freskowego znanego z chociażby XIV czy XV wieku. Natomiast przechodząc już dalej, no ani Boznańska, ani Mela Mutter mimo ogromnego sukcesu, jaki osiągnęły, no nie mogą się równać ze sławą zdobytą przez inną artystkę, której obecną mam przyjemność na aukcji prezentować, a mianowicie Tamarą Łębicką, artystką, która osiągnęła status gwiazdy, bogactwa, prawdopodobnie niepowtórzony przez żadną inną kobietę, malarkę tamtego czasu. Twórczość Boznańskiej była w dużej mierze, nie Boznańskiej, tylko Łempickiej, była w dużej mierze naznaczona przez jej podróże. Tak? Artystka urodzona w Rosji, przez chwilę mieszkająca we Francji, w Paryżu, potem w latach 30. orbitująca między Szwajcarią, Włochami, a jeszcze Francją, w 1939 roku udała się do Stanów Zjednoczonych. Natomiast, co ciekawe, nie wybrała popularnego wówczas miejsca emigracji dla europejskich artystów, czyli Nowego Jorku. Udała się natomiast do Los Angeles. Był to przez artystkę bardzo świadomy wybór. Tak jak wspomniałem, artystka owiana aurą skandalistki, femme fatale, bardzo szybko odnalazła się w tamtym świecie, zdobywając oczywiście liczne zamówienia i równie dużą popularność. Oczywiście malarstwo Łempickie, które jest najbardziej powszechnie znane, to są kompozycje lat 20. i 30. Kompozycje utrzymane w stylistyce Art Deco, niezwykle ciekawe, bo wynikające z pewnego dialogu, tak jak w przypadku Mutter, dialogu z malarzem dawnych mistrzów, z pewną ekspresją wynikającą z takiej monumentalizacji tych sylwetek artdekowskich. Była to swoiście rozumiana też formuła malarstwa dekoracyjnego, która zapewniła jej właśnie powodzenie wśród finansowej, szczególnie elity tamtego czasu. Natomiast praca, którą my Państwu pokazujemy, pochodził z zupełnie innego czasu, z 1953 roku. Co ciekawe, myślę, że ta praca pokazuje Łempicką jako artystkę bardzo żywo reagującą na zmieniający się wokół niej świat. Pierwsze kompozycje abstrakcyjne Łempicka zaczęła tworzyć w latach 40. XX wieku, w okresie II wojny światowej. Były to na poły realistyczne, na poły surrealistyczne i abstrakcyjne kompozycje, w których spośród biomorficznych form wyłaniały się takie wyabstrahowane fragmenty ludzkiego ciała. Historia sztuki lubi się w tych kompozycjach dopatrywać
reakcji na zagładę świata, która nastąpiła w trakcie II wojny światowej. Była to po prostu reakcja artystki na rozpad świata, który ona przedstawiała w tych obrazach lat 20. i 30. XX wieku, pewnej erotycznej witalności i blichtru lat 20. i 30. No, ten świat przestał istnieć, zatem zmieniło się też malarstwo olimpijskie. Swoje kompozycje abstrakcyjne tworzyła z różnych wstążek, przecinających się sznurków, zgeometryzowanych form, z których tworzyła bardzo zróżnicowane kompozycje, natomiast często jakby łączyła je z pewnymi realistycznymi elementami. I tak też jest w tym przypadku. No, widzimy tą aksamitną zasłonkę, element stricte realistyczny oraz kilka rozrzuconych pereł na obrazie. I te perły, ta zasłonka tworzy bardzo ciekawy mariaż malarstwa realistycznego, malarstwa abstrakcyjnego. Natomiast myślę, że można w tym malarstwie dopatrywać się też pewnej nowej formuły dekoracyjności łempickiej, do której tak wyraźnie dążyła w latach 20. Jej kompozycje abstrakcyjne myślę, że upodabniają się bardzo wyraźnie do wzorów tkanin, które w latach 50. No, w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie artystka miała okazję widzieć. Także myślę, że ta warstwa inspiracji, podobnie jak to, jak zmieniający się wokół niej świat, również w tej pracy jest widoczna. I ostatni z obrazów, który chciałbym tutaj tak pokrótce omówić, jest wiszący na tej samej ściance portret sferyczny Bolesława Biegasa. Bolesława Biegasa, artysty, który kojarzony myślę jest głównie jako rzeźbiarz. Dość powiedzieć, że jego rzeźba jako jedynego polskiego artysty znajduje się obecnie na stałej ekspozycji w Musée d'Orsay w Paryżu. Obrazy zaczął tworzyć począwszy od 1900 roku, natomiast malarzem stał się w trakcie I wojny światowej. Pierwszym jego znanym cyklem malarskim są Wampiry wojny, w których ożywił świat wampirów, chimer, sfinksów. Natomiast już w tych kompozycjach zaczęły pojawiać się elementy, które właśnie sygnalizują i zapowiadają ów cykl obrazów sferycznych. Kompozycje sferyczne Biegasa były pewnym fenomenem na scenie artystycznej Paryża lat 20. szczególnie. O portretach tych pisali najważniejsi paryscy krytycy, od Apollinara przez Louisa Voxela czy André Salomona. W jednych zachwycał, drudzy pisali o sferycznie Biegasa jako kolejnym po kubizmie, jako kolejny po kubizmie w formie upadku malarstwa. Natomiast malarstwo sferyczne Biegasa, no myślę, jest też niezwykle ciekawym obrazem epoki. Te kompozycje wykreślane z starannie zakomponowanych figur geometrycznych, które przecinając się tworzą z kolei kolejne figury geometryczne, które artysta wypełniał bardzo intensywną kolorystyką. Z tej geometrii na portretach wyłaniają się twarze, często twarze wzbogacone o na przykład dłonie. I są to elementy niezwykle istotne dla interpretacji tych obrazów, dlatego że znamieniają one pewien inny fenomen dla świata tamtego czasu, a mianowicie fascynację ezoteryką, magią. W tym przypadku tego nie mamy, natomiast widoczne na tych portretach dłonie często wykonują bardzo określone gesty z kultury chińskiej czy hinduskiej. Myślę, że dla interpretacji tego obrazu niezwykle ważna jest właśnie ta twarz, której płeć pozostaje, myślę, wydaje trudne do określenia. Natomiast te oczy oraz pewien demoniczny wręcz uśmiech powodują bardzo ciekawe połączenie pewnego jakby myślę, że można to malarstwo sferyczne Biegasa interpretować jako pewnego rodzaju fascynację zarówno futuryzmem, jak i właśnie ezoteryką i magią lat 20.
I myślę, że w tym momencie zakończę. Nie wiem, czy Tomasz chciałby jeszcze coś No, my dodać. dotknęliśmy oczywiście tylko jakiegoś nieznacznego, nieznacznej części tej góry lodowej. Parę wybranych nazwisk, tych związanych z École de Paris, jak i w ogóle szerzej życiem artystycznym polskim w Paryżu, nad Sekwaną. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to oczywiście chętnie odpowiemy, jeżeli będziemy w stanie. Niezależnie od tego, zachęcamy do zapoznania się z dziełami już na osobności, no bo to bogactwo tej palety stylów, rozwiązań artystycznych, gatunków jest tutaj, jest w przypadku tej wystawy bardzo dużo. Brawo. Dziękujemy.